tej chwili wygląda tak, jakby ludzie chcieli tylko żyć jak najlepiej, w razie czego za wszelką cenę zdobywać pieniądze, mieszkania, bo ja wiem, co jeszcze. Ludzie jak gdyby zapomnieli, że istnieje coś takiego jak patriotyzm, miłość do ojczyzny, która każe robić rzeczy niebezpieczne nawet, takie, które się nie podobają. Zapomnieli o tym, że ktoś działa no po prostu tylko i wyłącznie z takich pobudek. Piękna pogoda była, słoneczko świeciło, niebo całe niebieskie, a potem po cichu zaczęła napływać mgła, coraz gęstsza i gęstsza. Tak bywa w naszym rejonie. Pan powiedział, że mgła była. Straszna. No nie to słowo. Ale o 10:30 w dzień. Jak to? O 7:00 było jeszcze ładnie, a o 10:30 rano trzeba było włączyć reflektory. Była tak silna mgła, że nie do pojęcia. Jadę po cichutku, mam włączone światła. Mgła tak straszna, złowieszcza. Mnie się wydawało, że to dzień taki złowieszczy. Mgła taka, jakby ją ktoś specjalnie. Reflektory, niech ktoś reflektory włączcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Władimirze Iwanowicze, odległość 2. Dzień dobry. Podchodzi pierwszy. Nakryła nas mgła. O, teraz, tutaj, właśnie teraz. Ja przedzwonię. Jeden na kursie, na ścieżce. Nie widać, póki co nie widzę. Gdzie? Gdzie? Obserwuj pas wyżej. Kurs, trzeba odejście. Odejście na drugi. Wylądował. Zuch. Nie wiem, czy w ramach ciekawości, pamiętając, że 2 dni wcześniej lądowały samoloty Tuska i Putina, to zrobię sobie, jak będzie lądował samolot prezydencki. Taka zwyczajna, czy hobby, czy taka potrzeba dokumentowania pewnych rzeczy. Bo tak gęsta mgła, człowiek był zły na siebie, no to po co nagrywać, jak nic nie widać. No i się sama przestraszyłam. Idę i nagle szumi. Zaczęłam patrzeć tu i tam. I nagle z boku ukazało się skrzydło. Aż przysiadłam. Mgła była tam, a ja szłam tu i tak się przestraszyłam, że aż przysiadłam. On mógł przecież wylądować na stacji, a u nas pełno paliwa. Mogliśmy się spalić. Jeden na kursie, na ścieżce. Obserwujesz? Idź na drugi krąg. Odejście na drugi krąg. Odejście, jasne? Zapytaj, czy on widział reflektory. Trzeba Polakom powiedzieć, jaki dla nich wylot. No popatrz, o już ten. Mgła falami na to wygląda. No ale skąd mgła o 10:00? Kurwa, wariatkowo. A
A jeszcze akurat przed tym moim oknem był taras, na tym tarasie akurat. I weszli, na ten taras weszli jacyś robotnicy, żeby coś tam naprawiać. No to jak chodzą po tym tarasie przed oknem, no to albo potrącą tą kamerę, albo coś jej zrobią. To szkoda, no. I w tym momencie, nie wiadomo też dlaczego, zdjąłem tą kamerę z tego okna. Wyłączyłem. Słyszę dziwny dźwięk, nietypowy dla lądowania, taki świszczący. Mgła była wszędzie. Samolotu nie było widać, tylko zarys. Ogon tylko widziałem. Poczułem, że coś się stanie. I takie maleńkie, jakby od komety, takie coś i dosłownie za sekundę plaśnięcie. Coś ciężko upadło. I potem nie było wybuchu, to znaczy ani płomienia, ani nic, tylko takie plaśnięcie. Tylko plaśnięcie takie było. I to wszystko. Ale co pan widział? Samolot, czy tylko część samolotu, czy ogon? Ogon samolotu. A ogon był tak, czy tak? Przepraszam, ogon był w górę, czy w dół? Nie, ogon stał tak. Normalnie. To znaczy ogon jak ogon w samolocie. Normalnie. Normalnie stał. No ładnie. A po tym plaśnięciu ja jeszcze nie wiedziałem, że to samolot prezydenta, tylko plaśnięcie takie niezrozumiałe. Wyjechałem stąd. Jadę. I taki nienaturalny ryk. Moja żona aż zakleła, aż w siedzenie się wcisnęła. Co on robi? Mówi. Dokąd on leci? A szum taki straszny. Staliśmy na skraju garaży. Niczego nie widać. Ani samolotu, ani nic. A dźwięk motorów taki równy, piękny, miękki, płynny. I odszedłem, żeby popatrzeć. A jego nie widać. A ryk słychać. I potem motory jak nie rykną. Ile w nich mocy? I jak się nie zerwał, ile tylko samolot był w stanie. I przeleciał tak migiem, furk, przemknął. I taki wybuch był, jak żółtko, żółtko jajka, okrągłe. I nic więcej. I dzięki pilotowi, że chociaż w tym ostatnim momencie jakoś samolot podniósł. Dlatego, że tam nisko przewody gazowe przechodzą i mógł je przebić. On był tak zdenerwowany, że ja go nigdy takim nie widziałam. Pracowaliśmy tutaj. Wyszliśmy z przyjacielem zapalić. Nagle słyszę, leci. Buch, buch, buch. Takie ostre dźwięki. Potem dowiedziałem się, że tam drzewa padały. On o drzewa zahaczał. Skrzydłem tam zahaczał i takie ostre dźwięki było słychać, jakby strzelali. I potem od nas tam, jak jest budowa, za niej tam, wzlatuje i przechyla się. I stąd, od tej strony, z tego miejsca widać drzewa, którym on ściął wierzchołki. Zobaczyłem właśnie to skrzydło, właśnie, które było pionowo w dół.
Zaczepił o drzewo i tam za las poleciał. A tam obłok ognia, słup taki, duży pożar. Dźwięk nie był głośny, taki głuchy. Buch. I ognia było dużo, bardzo dużo. Łomot, huk. Taki stosunkowo niewielki. Wybuch. I on pluchnął się tak. I on tak plasnął, proszę sobie wyobrazić, przez drogę 60 metrów, a tu żadnego wybuchu ani nic. Tam jechali strażacy, samochód strażacki tam jechał i się zarył. My nie słyszeliśmy wybuchu, ale mówią... Walu, żadnego wybuchu nie było. Jaki wybuch? Mówią, że był. No przecież myśmy tam razem byli. I o 11 godzinie ja przyjeżdżam na wieś i twój brat, Szuriak. Mówi, że to polski samolot. Jak to polski? To nasz, transportowy. Nie, polski samolot z prezydentem i wszystkimi ważnymi osobistościami. To droga. Samolot tędy leciał. Jego wysokościomierz pokazywał wysokość rowu. A kiedy znalazł się tutaj, było już za późno. Rozumiecie? On pojął, że jest za nisko, ale było już za późno. I tu zahaczył skrzydłem o brzozę. I wtedy zszedł z kursu i zniżył się jeszcze bardziej. W tym sedno. Ale to tylko moja opinia. Ja nie jestem ekspertem. Po prostu nie ma cudów. Plus mgła. A pan coś widział? Nie. Jak ja przyszedłem, to on już upadł. Ani wybuchu nie było żadnego, o którym mówią. Takie buch i wszystko. Pożaru też nie było. Takie częściowe tylko. Tam, gdzie było rozlane paliwo. Wychodził? Z tych warot, wybiegłem z tej bramy. Pobiegłem po ścieżce tędy do zagajnika. Po tropinkę? Po ścieżce na miejsce katastrofy. Katastrofy. I dobiegłem. I dobiegłem. Нихуя себе! Отец, уходи, все! Уходим! Нихуя себе! Kiedy biegliśmy do miejsca wybuchu, usłyszeliśmy jak gdyby odgłosy wystrzałów. W tym czasie, gdy biegliśmy w stronę samolotu, usłyszeliśmy odgłos czterech głośnych wybuchów podobnych do wystrzałów z broni palnej. Usłyszałam echo czterech głośnych, lekkich wybuchów podobnych do odgłosu wystrzałów. Biegłem pomóc ludziom. To przecież katastrofa lotnicza. Co tam mogło być? Nikt inny nie pobiegł. Może ludzie tak z natury, gdy samolot upada, to wszyscy tylko patrzą. Milicja była tam na miejscu. Wszyscy przyjechali. Ja jeszcze spytałem milicjanta, gdy już wyłączyłem telefon, czy im niepotrzebna pomoc, ale on pokręcił głową, jego oczy były takie... Pytam, czy to pasażerski samolot, on tak głową pokiwał, a w oczach miał przerażenie. Wtedy powiedziałem, dobra chłopaki, lepiej stąd chodźmy. Wziąłem sprzęt, ubrałem się, bo byłem w stroju niekompletnym. No i biegiem.
Polski samolot przecież. To moje dzieło, to moja robota, ja reporter. Никакой аккредитации, камеру сюда. Федеральная служба охраны, камера. Это мой польский самолет. Вернем. Камеру отдай. Зачем вам нужна камера? Затем. Сумку. Вот польской стороне и вернем посольству. Снимай! Я его за территорию увожу. На выход. Nie nada na gazie, to dawaj, to dawaj, pozdrawiam. W tej grupie, która, pewnie sensie, nam opowiedzieć, mnie zatrzymała, był polski, nazwijmy to, dyplomata, bo trudno im powiedzieć, kto to był, bo akurat nie przedstawił się. Jeden z tych funkcjonariuszy zapytał, mówię, że jestem z polskiej telewizji, mam akredytację i tak dalej, i tak dalej. No bo on mówił, że żadna akredytacja to nie ważna. I jeden z tych Rosjan zapytał się tego, nazwijmy dyplomaty, czy kto to jest, czy pan go zna? On mówi, nie znam tego człowieka, proszę go aresztować, zabrać mu i zniszczyć sprzęt. Jak powiedziałem, wszyscy poszli, zobaczyli to, mówię, pójdę, zobaczę, może tam ktoś przeżył. Kto to wyżył? Stąd do miejsca katastrofy Neule, 200 metrów pewnie. Widać było normalnie. Jeszcze taki jeden przyszedł. Widziałem go później w telewizji. On zobaczył, co się stało przez okno hotelu. I z amatorską kamerą przyszedł i filmował. Tam go widać. Aż tu omonowcy podbiegają. Po obie ktoś mu dał, zwalił z nóg. Odebrał kamerę. Pomyślałem dobrze, że to nie mnie gonią i zawróciłem do garażu. Z
A pan widział ten moment, kiedy mu zabrano kamerę? Nie sfilmowałem. Interesujący to był moment, ale nie nagrałem. No porugaj się, porugaj się. Прокуратує, то все посмотрит. Ну, еще раз. Покиньте, место происходит. О, вежливый стал. На, вы заговорил. Сазаю на такого газика, вывожу с того места здарения. No to na pewno nie zawiozą mnie na lód, tylko na pewno coś z tego będzie przecież, no, takiego mało sympatycznego. Siedząc w tym gaziku, podszedł funkcjonariusz FSB, pyta się, mówisz po rosyjsku? Mówię. Masz żonę? Mam. No to szybko jej nie zobaczysz. No to wtedy, no to na pewno zrobiło mi się ciepło. Zginęli ludzie, którzy byli jak gdyby na czele tego państwa i państwo się o nie upomina. I to jest, to znaczy, że tego państwa właściwie nie ma. To znaczy, nie ma rządu, bo ten rząd jaki jest? Zastępca gubernatora osobiście mi powiedział, że to wina lotczyka, lotczyk Gieroj, że robił 4 podejścia, że tam dostał informację, że ma odchodzić na lotnisko zapasowe albo do Moskwy, albo do Witebska. No ale on jeszcze próbował i się rozbił. Wywożone z lotniska starymi rosyjskimi ciężarówkami, takimi budowlanymi. I na nie były wkładane tam trumny i one były tak wywożone. Był ambasador Bar, byli inni przedstawiciele. Nie widziałem, żeby ktoś tam protestował w związku z taką sytuacją. Była taka sytuacja, że w pewnym momencie chcieli zabrać zwłoki naszego prezydenta Rzeczypospolitej również do Moskwy. Gwałtowna reakcja dwóch przedstawicieli BOR-u, którzy powiedzieli, że nie oddadzą tych zwłok, że my będziemy czekać, aż przyjedzie premier Tusk, premier Kaczyński i że czekamy aż na ich przyjazd. Borowicy poprosili nas, żebyśmy ich wspomogli i pomogli im przy ciele prezydenta, żebyśmy stali i zagrodzili od Rosjan i żebyśmy bronili go ciała prezydenta. I to się udało, ponieważ odstąpili Rosjanie od tego zamiaru. I ilu was było przy ciele prezydenta? Oprócz oficerów BOR, no to jeszcze z 5-6 osób z kancelarii prezydenta. Były takie próby psychologiczne wystraszenia, ponieważ w pewnym momencie zgasło światło, z tego lampionu wyłączono. Także zrobiło się ciemno, nic nie było widać. Jak zgasło światło, to wiadomo, że przychodzą najczarniejsze myśli, tak? Że jak przy takiej katastrofie, że również możemy zginąć, no tak. Takie były myśli nasze. Kiedy siedzieliśmy, staliśmy na lotnisku przy zwłokach, no to czekaliśmy, aż przyjedzie
ta delegacja polska premiera Kaczyńskiego, premiera Tuska i że oficjalnie już służby rządowe no, pomogą nam rozwiązać tą sytuację, będą przygotowane, jak postąpić, jakie są procedury. No i trochę nas odciążą w tej sytuacji. Jednak premier Tusk z całą obsługą, z rzecznikiem rządów, Grasiem, czy z szefem kancelarii premiera arabskim, nie zajęli się w ogóle tą sytuacją. Odbyli konferencję z premierem Putinem. W namiocie później poszli na miejsce katastrofy pod wrak. Jest uwidocznione, jak się ścisnęli, tak? No i wrócili. Odlecieli. No i słyszeliśmy, że czekaliśmy jednak bardziej na premiera, na brata prezydenta, premiera Kaczyńskiego, który wcześniej wylądował dużo samolotem i miał być dużo szybciej na miejscu katastrofy. Jednak autobus, którym jechali, nagle zwolnił. Strasznie wolno zaczął jechać. Się przedłużało. Okazało się, że kolumna premiera Tuska ich wyminęła. Przyjechała szybciej na lotnisko i po tej całej, powiem, oficjalnym spotkaniu z Putinem i tej ceremonii uścisków oni po prostu odjechali, zostawiając, nawet nikt się na mnie nie zainteresował, nikt się nie pytał o sytuację. Tylko usłyszeliśmy, że jak się zastanawiał minister Graś z ministrem arabskim, jak którędą stroną mają wyjechać, żeby się minąć z Kaczyńskim, także powiedział, jeżeli Kaczyński, my wyjedziemy tędy, to Kaczyński tamtędy, jak on tamtędy, to my tą stroną, tak żeby chcieli się minąć. Ciało prezydenta zostało wywiezione z miejsca katastrofy na ciężarówce rosyjskiej, która powinna służyć do wywozu ziemi z placu budowy. No, to było na oczach jego brata Jarosława Kaczyńskiego i nas wszystkich. Nie było żadnej eskorty ani z przodu, ani z tyłu, ani na tej ciężarówce. I nie wiedzieliśmy dalej, co się stało z ciałem prezydenta, dokąd pojechało dokładnie. Na pewno to nie była podróż godna najwyższej głowy państwa polskiego. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to dlatego, że wydaje mi się, że to by ta żeby to była taka sobie zwykła katastrofa, no bo mogła być, prawda? Możemy to założyć. To jednak byłaby inna reakcja. Taka zwykła reakcja, taka jaka powinna być w tej sytuacji. No poza tym, gdybym sobie nie zdawała sprawy, bo jednak ja nie jestem dzieckiem i nie jestem osobą, która nie czyta, nie myśli, nie słucha. To, że mnie synowie chcieli oszczędzać, to nie znaczy, że wszyscy mnie chcieli oszczędzać. To nie znaczy, że ja nie patrzyłam, nie widziałam i zdawałam sobie sprawę z niechęci. Jestem zupełnie pewna, że na pewno jest coś w rodzaju, jeśli możemy to nazwać spiskiem, żeby ta prawda nie wyszła, nawet jeżeli tej prawdy nie znają. Załóżmy, że oni nie znają. Załóżmy, takie założenie zróbmy. Wydaje mi się, że oni się bardzo boją poznania tej prawdy, albo ją znają i też się boją. Może pan opowiedzieć, jak duży był ten błysk, ten wybuch? Jak wielka ona była. Jak mam to zapisać?
Jak wam to wyjaśnić? Do czego porównać? No, wycieczka. Jak ten wyciąg u mnie. Wycieczka. Takiej wielkości to było. Wycieczka. No tak, taki musztard. Taki na pewno. Tak, taka ja na pewno. No ja to nie mogę wam konkretnie powiedzieć, no, ale nie mógł być większy. Nie właśnie, no nie jak pod błędem mieć. Taki młodzie. Gdzieś. Taka od gdzie to. Gdzie tam taka. Tłumaczę, że mgła była wszędzie dookoła, a za ogonem taki płomień na 5 metrów. Na skutek tego, że samolot włączył forsowanie silnika, strumień powietrza powalił mnie na plecy. Następnie samolot lewym skrzydłem zahaczył o pień brzozy na wysokości 8-7 metrów. Po uderzeniu w drzewo samolot kontynuował lot. Nie zauważyłem, aby na skutek tego zahaczenia o drzewo odpadły jakiekolwiek części samolotu. Bardzo proszę więcej nie dzwonić. On już wszystko powiedział. I więcej do mnie nie dzwońcie. Więcej nie trzeba. Więcej niczego nie da. Ale wie pani, że pani mąż był naocznym świadkiem tego, co się stało. Jedynym świadkiem. Przepraszam, przepraszam. Porozmawiaj z Saszą. Przepraszam. Da, Sasza. Tak, Sasza? Polscy korespondenci. Da. Tak. Да ничего, я то так, говорю, я мовię, что то, что... я снова ничего не могу сказать. Nic nowego nie mogę powiedzieć. Ну, они снимают фильм, oni kręcą film, żeby było wszystko tak, naprawdę tak, jak było. Ja niczego nie... Да, ну как и было, что tak, я прокуратуре снимал. Ja wszystko, jak prokuraturze, śledczym, nic nowego nie powiedziałem. Да, ну ладно. No dobrze. Ponieważ ten zastępca gubernatora powiedział, że jest teraz najważniejszą też sprawą, żeby zorganizować tą czerwoną linię, jak on to nazwał. Pojechaliśmy z nim tam do pałacu gubernatora i tam zorganizowaliśmy taką tą czerwoną linię. Zajmowaliśmy się skreślaniem z siebie z listy osób nieżyjących. No i ciężko tam było na przykład pani z ambasady przetłumaczyć, że jak to ja, albo kolega, że to kolega, który żyje i nie chciała w to jakoś specjalnie wierzyć, czekała na jakieś tam potwierdzenia z lotniska w Warszawie. W pewnym momencie tam przyjechały jakieś tam służby rosyjskie i tam zabroniły się w ogóle poruszać po tym pałacu i nie mogliśmy tylko skorzystać z toalety, mieliśmy taki jeden pokój przeznaczony, a jak już opuszczaliśmy go, no to zostało jakieś urządzenie na stole. Rejestrator ponoć naszych jakichś tam służb, nie wiem, czy cały czas ktoś musiał mieć jakiś nasłuch, czy podsłuchiwać, co było tam mówione i co się działo w tym pomieszczeniu. I nikt się nie przyznał, kogo to jest. I leżało wśród papierów, czy jak leżało? Leżało na stole. To nie zauważyliście? Nie zauważyliśmy, bo tam były i szklanki, jakieś tam talerze, kanapki były przenoszone, jakaś herbata, były jakieś tam dokumenty, a jakoś tak leżały. Leżały telefony, leżały do ładowarki, także nie zauważył, czegoś tego wcześniej nie zwrócił uwagi. Jak wszystko pozabieraliśmy, na koniec wychodziliśmy, to zostało, także by się zainteresować, co to jest. A kto tam był oprócz pana w tym pokoju? No było 3 osoby, były z kancelarii prezydenta, no i służby. I Rosjanie oczywiście wchodzili. Były osoby, jakieś tam protokolantki, były... I byli przedstawiciele służb dyplomatycznych Polski. Jak wychodziłem na zewnątrz, no to zawsze ktoś za mną chodził. Jechał samochód obok na przykład. Także widać, na pewno byliśmy pilnie śledzeni, tak? Każdy nasz krok, każde nasze poczynanie.
I potem samoloty latały, fotografowali, jakieś laboratoria latające, wszystko tam. A skąd ty wiesz, że tam laboratoria latające były? To mnie interesuje. Ja też byłem na miejscu zdarzenia i mnie interesuje, jak to jest, że ty wszystko wiesz. Śledczy komitet, jak ty to mówisz. Mnie to interesuje. Taka krótka rzecz. Samolot z podwoziem do góry nie może lecieć dłużej niż 3 sekundy. Jak ty go zobaczyłeś? To mnie interesuje. Ot takie pytanie. Odpowiedz proszę. A pan tam był? Tak, oczywiście. I co pan widział, jak samolot spadał? Jak mogłem widzieć samolot, który leci 3 sekundy? Kiedy on się przekręci, on od razu spada. Jak ty mogłeś go zobaczyć? Byłeś tam i specjalnie patrzyłeś, czy co? Akurat w tym momencie specjalnie patrzyłem. A, specjalnie patrzyłeś. To nie mam pytań. A dlaczego pan się w ogóle wtrąca? Wy считаете, вы не грязь несете сейчас? Ja zadaję pytanie. A ja nie zamierzam odpowiadać na pana pytania. A dlaczego ja powinienem z panem dyskutować? Z jakiego powodu? Niech pan siedzi za swoim stołem, a ja za swoim i wszystko. Trzeba żyć w swoim kraju i swój kraj kochać. Nie wolno. Po ludzku nie wolno. Rozumiecie? Zginął wasz prezydent. Nie należy deptać kości waszego prezydenta. Nie należy deptać. Ludzie zginęli. To co to znaczy? I ktoś mi rzuca w plecy, że trzeba ojczyznę kochać. Wszyscy powinni kochać swoją ojczyznę. Wy też swoją ojczyznę kochacie, prawda? To rzeczywiście ciekawe. Zginęło prawie 100 osób. Czy to znaczy, że z tego powodu nie mogę niczego mówić? Nasze organy śledcze sprawozdają wszystko. Kochasz ojczyznę, czy nie kochasz? A tu ja nie powinienem zadawać się z nikim. Mnie się to wydaje niewłaściwe. Całe to mówienie ludzi, że wy, dziennikarze, jesteście winni niedobrych stosunków. A dlaczego wszyscy myślą, że ja mam być odpowiedzialny za niedobre stosunki? Dlaczego nikt nie myśli, że ja mam takie same prawa jak inni? Jak wypowiedź z mojej strony o tym, co widziałem, może powodować konflikt? Same organy uprzedzają. My nie zalecamy ci kontaktować się z dziennikarzami zagranicznymi. Oni przeinaczą sytuację i będziesz potem odpowiadać. Jeśli przekręcą, to przekręcą. Ja potem przyjdę i powiem, że było tak i tak. Dlatego ja od razu spotykałem się z dziennikarzami różnych krajów. I już tam opowieści, że może tam chłopak z KGB w tej samej kawiarni, ale ja pierwszy raz widzę tego faceta. A w plecy mi już rzucają, że ojczyzny nie kocham. Ten mężczyzna z KGB. I wpadłem. No wpadłem oczywiście. Co mi tam? I tak jestem świadkiem. Co wiem, to mówię. Niczego złego na nasz kraj nie powiedziałem. Nie na naszą stronę, jakby nie ciągnął odziala, nie na to. Tak jak widziałem, jako świadek, że te zdarzenia tak przebiegały, bardzo proszę. Powiem wszystko, co widziałem. Koło krzyża stoją milicjanci. To może panu zaszkodzić? A co ja mam do ukrycia? Przecież nie łamię prawa. Zapytają o dokumenty? Bardzo proszę. A milicja powinna mnie chronić. Ja się bać w zasadzie nie powinienem. U nas w Rosji tak się przyjęło, że wszyscy boją się milicji. Wszyscy siedzą i się boją.
kamery u nas były niesprawne w ten moment. Kamery były u nas niesprawne w tym momencie, kiedy samolot spadał. Kamery już od miesiąca czy dwóch nie działały. To znaczy, monitor pokazywał, ale to się nie nagrywało na twardym dysku. Gdyby nie to, to kamera, która u nas wisiała na budynku, wszystko by dobrze sfilmowała. Sam moment upadku. Potem okazało się, że w tym momencie nie działała. Czy jest film z 10 kwietnia 2010 roku z waszych kamer przemysłowych? Nie, one nie działały. One nie działały? Nie działały. Ale w ogóle nie działały? W ogóle. One po prostu filmowały, ale nie zapisywały. Służby już o to pytały. A wie pan, że ta kamera widziała moment upadku? Widziała, nie widziała. Ona wisiała na tylnej ścianie, ale ona była ustawiona w dół, nie w górę. Była skierowana na płot, a samolot leciał wyżej, nad płotem. A w ogóle był czas, że wy nagrywaliście film z tych kamer? Na samym początku, ale potem twardy dysk się skończył. Szkoda, że tego nagrania nie ma. Jeśli by było nagranie, no ale na co ono mogłoby mieć wpływ? Samolot upadał, to co się wydarzyło. My myślimy, że tam można by zobaczyć ostatnie sekundy lotu. Tam niczego na nagraniu nie byłoby widać. Tam jakość taka... Kamera na 5 metrów widzi, a samolot był 100 czy 200 metrów za nami. Ona by uderzenia nie zobaczyła. Wszystko stąd widać. Na filmie z tej kamery można by zobaczyć spadający samolot. Być może. Gdzieś tam. On tutaj doszedł i tam nisko już lotem koszącym. Tam zaczepił skrzydłem i już za moment uderzył w ziemię. Gorzej, że tu się trochę zmieniło. Drzewa wycięli, wyższe były. Drogę ułożyli. Tam on zaczepił, a tam gdzieś upadł. Za drzewami. Za drzewami. Tam. Ja gdybym była zdrowa, bo ja poszłam 8 marca do szpitala i nie uzyskałam przytomności dopiero w maju, także ja nic nie wiedziałam. Natomiast myślę, żebym zrobiła wszystko, żeby żaden z nich nie pojechał. Ja tej ziemi boję się. Ja, jeżeli chodzi o Rosjan, to nawet mi nie przychodzi do głowy, żeby im wierzyć. Naprawdę, po prostu nie przychodzi mi do głowy. Nawet przez sekundy. Po prostu myślę, że tam są różni ludzie, tylko są okropnie zastraszeni. Tak myślę, że oni się boją. Boją się, bo ale jeżeli chodzi o Rosjan, to oni są chyba tak. Ci szczególnie w tym otoczeniu tego putinowsko-miedwiediewowskim, to oni są chyba, bo przecież są tam inni ludzie, przecież nie możemy powiedzieć, że wszyscy są tak, ale ci, którzy są w tym, to oni po prostu inaczej myśleć nie potrafią. Sądzę, że już nawet nie potrafią. Przedstawiciel konsulatu prosił nas, jak ktoś przyjedzie, to zadzwońcie. Ja zadzwoniłem, jak przyjechaliście. On prosił, żeby o wszystkich Polakach informować, tak? Polacy czy delegacje przyjeżdżają, tak. I dzwonić do niego, jak przyjeżdżają i nasze, i wasze.
Tak powinno być z nim uzgodnione. A każdy nasz konsul czy przedstawiciel zawsze tak prosi o kontakt? Czy to specjalnie my tak wyróżnieni jesteśmy? Bo tu wjazd jest zakazany i każdy wasz przyjazd powinien być z nim uzgodniony. Inaczej wy nie macie prawa przyjeżdżać na ten teren. Możecie piechotą, ale tam wjazd zamknięty. Dlatego my powinniśmy meldować o każdym przyjeździe i wy powinniście do niego zadzwonić i powiedzieć, że tu byliście. I jeśli będziecie jeszcze przyjeżdżać, to podajcie cel waszej następnej wizyty i kiedy przyjedziecie. Macie zezwolenie? Na zdjęcie jest potrzebne zezwolenie. Nie wolno. Chodźcie, proszę. Kto chce takiego zezwolenia? Na podstawie jakich przepisów? Od kogo to polecenie? Od dowódcy batalionu. Co takiego? Dowódcy batalionu? Zadzwońcie. Ja mogę dać telefon. Wybaczcie, ale można tu zapalać świece. Już rozmawialiśmy o tym. Według mnie ktoś tu czegoś nie rozumie. Tu jest 40 metrów poniżej pasa, tu gdzie stoimy. Możecie sobie wyobrazić. A ostatnia komenda była 10 metrów od ziemi, a według przyrządów to było o wiele poniżej pasa. I samolot odchodzi od ziemi. Pilot wychodzi z tego strasznego spadania, z tego niebezpiecznego zbliżenia z ziemią. On wychodzi zwycięsko. We mgle, kiedy nie ma na czym zaczepić oka, kiedy człowiek widzi i czuje samolot tylko za pomocą przyrządów, według przyrządów. Wybaczcie, ale ani jeden pilot nie powie, jak za pomocą przyrządów, będąc na granicy przepadania w płaski korkociąg, wyjść z tego. Niechże wyjdzie ktokolwiek. Niech mi ktoś pokaże choć jednego człowieka, który za pomocą przyrządów wyszedł z płaskiego korkociągu. Na przykład na małej wysokości na tym zboczu wyjść na 110 metrów takim dużym samolotem. No ale automat powoli rozpędzał silniki i zdarzyło się to, co wiemy. Potem samolot nie zdołał nabrać bezpiecznej wysokości, żeby się nie zderzyć z brzozą. Jeśli by zdołał nabrać choćby jeszcze 5 metrów, to byłoby wystarczająco, żeby wykonać lot. A na jakiej wysokości on tu powinien lecieć? Tu powinien być na wysokości 100 metrów. 100 metrów, jak się zaczęło spadanie i niebezpieczne zbliżenie do ziemi. Potem nastąpiło niebezpieczne zbliżenie z ziemią. Zachowanie samolotu się od 100 metrów w dół dla mnie jest niewytłumaczalne. Nie widziałem pokazanych odczytów z żadnych skrzynek, gdzie konkretnie byłoby pokazane parametry pracy silników. O tym ciągle się mówi, ja o tym mówię. Silniki wszystkie trzy, a szczególnie silnik drugi newralgiczny w tym samolocie. Bo jeżeli cokolwiek w tym silniku się stało na wysokości 100 metrów czy niżej, to on mógł wpłynąć z takich czy innych względów na zakłócenia pracy
instalacji hydraulicznej. A ta instalacja hydrauliczna prowadzi cały samolot. Jak nie ma tej instalacji, jak coś się z nią dzieje, nie takiego jak sobie myślimy, to kapitan może sobie długo ciągnąć za volant na siebie, chce odejść do góry. Nie ma reakcji samolotu, bo on nie ma czym sterować. Prawdę powiedziawszy, to wszystko to, co mówiła pani Anodina, to wydaje mi się, z góry odrzucam, przepraszam, że tak mówię, ale po prostu wydaje mi się, że to jest po prostu jedno kłamstwo i to chyba nawet źle zbudowane. Oni chyba nawet tego nie potrafią dobrze. Dlaczegoż świat w to wierzy? Nie wiem. Proszę bardzo, możemy zacząć prezentację. Obecność w kabinie załogi kierownika głównego dyrektora protokołu oraz dowódcy sił powietrznych oraz przewidywana negatywna reakcja głównego pasażera w opinii psychologów lotniczych wywierało to właśnie presję psychologiczną na członków załogi i wpłynęło na podjęcie decyzji o kontynuacji lądowania w każdych warunkach i właśnie chcę podkreślić w warunkach niebezpiecznych. Nikt nikomu żadnych rozkazów nie dawał. Były zwykłe rozmowy, w spokojnych warunkach. Na spokojnym stanie. I nikt, ani dowódca, ani drugi pilot, ani nawigator nie mógł. Oni siedzieli w słuchawkach, po prostu, jeśli ciut słyszeli. Gdy była prowadzona rozmowa przez radio, był szum, to usłyszeć, że ktoś coś tam mówi. Mogę powiedzieć, że nikt nie słyszał takiego nakazu i obecność tego człowieka oni ledwie zauważali gdzieś z tyłu. Uwierzcie, żadni ludzie tam obecni nie mogli wpłynąć. Dyrektor protokołu poinformował, że na razie nie ma decyzji prezydenta odnośnie dalszych działań, co nie mogło nie zwiększyć dalsze napięcie emocjonalno-psychologiczne. Dalej dowódca powiedział o tym, że nie wiem, ale jeśli nie wylądujemy, to będzie miał pretensje. Tu nie można było w żaden sposób wpływać na człowieka, gdy on patrzył tylko do przodu. Zobaczcie, w jakiej odległości on stał. Był w odległości 1,5 metra z tyłu, czy ile tam. Przecież nie trzymał się fotela. Obecność dowodzącego w kabinie dowódcy sił powietrznych. W kabinie wpłynęło to na podjęcie decyzji przez dowódcę załogi o kontynuacji lądowania w warunkach ryzykownych w celu wykonania lądowania za wszelką cenę. A to, że on tam stał, miał wszelkie prawa, żeby tam się znajdować. Ten człowiek w jego randze miał prawo znajdować się w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu. Dziwię się wypowiedzią pilota, którzy mówią, że jak ktoś patrzy na ręce, kto jest przełożonym, czy dyrektorem, czy kierownikiem, no to mu się ręce trzęsą. Jak się takiemu kapitanowi trzęsą ręce, to on powinien szukać innej pracy. Mnie się nigdy ręce z tego tytułu nie trzęsły i nie jestem tutaj wyjątkowym człowiekiem. Wszyscy piloci wyszkoleni tak się zachowują. Widzimy, że kwestie nacisków pojawiają się co jakiś czas w różnych odmianach i usiłuje się na siłę udowodnić, że takie naciski były. Po co są te naciski? Właśnie po to, żeby udowodnić, że załoga musiała lądować za wszelką cenę. Jeżeli nacisków nie będzie, no to można zadać pytanie, to dlaczego oni lądowali za wszelką cenę? No i tutaj nie mamy tej odpowiedzi. Po to są potrzebne naciski, żeby właśnie udowodnić tezy Maku. Anodina, przewodnicząca komisji. Ja nie wiem, czy ona ma 1000 godzin wylatanych i 1000 lądowań. Ona reprezentuje interesy państwa rosyjskiego. Załoga faktycznie podjęła próbę lądowania bez względu na bardzo złe warunki meteorologiczne poniżej warunków minimalnych.
bezpiecznych, zarówno dla załogi, jak i dla samolotu oraz lotnictwa. Ta sytuacja przebiegała trochę nie tak, jak nam przedstawiają. Najsmutniejsze jest to, że we wszystkich wywiadach mówią, że dowódca załogi podchodził do lądowania. On nie podchodził do lądowania. Samolot nie podchodził do lądowania. Samolot zniżał się, żeby sprawdzić pogodę. O żadnym lądowaniu nie mogło być mowy. Dla tego, żeby sprawdzić pogodę, nie o jakiej posadce речи не могло быть. Wiemy o tym, że pierwszy pilot, dowódca załogi, pan major Protasiuk, podjął decyzję, odchodzimy. Chwilę później drugi pilot potwierdził tą decyzję. W związku z tym, no tutaj nie jest to zgodne z tym, co przedstawiła komisja MAK. Można zwrócić uwagę na to, że w pierwotnym stenogramie, który został opublikowany przez stronę polską, decyzja załogi, czyli tutaj majora Protasiuka, została po prostu wycięta. Ponieważ stenogram ten jest tworzony w ten sposób, że w przypadku, gdy pojawia się jakaś wypowiedź, która jest nieznana, jest napisane niezrozumiałe, osoba, która udziela wypowiedzi, to jest literka A, czyli anonim. Czyli według tego standardu, w jaki przygotowany został protokół, w momencie, kiedy pan major Protasiuk podejmuje decyzję, odchodzimy, powinna w stenogramie znajdować się odpowiednia rubryczka, która by pokazywała literka A, ktoś coś powiedział niezrozumiałego. Ale niestety tej po prostu rubryki nie ma. Także w tym kluczowym momencie zabrakło zaznaczenia, że tutaj padają jakieś słowa, a padają słowa bardzo kluczowe. Można by powiedzieć, że taki pojedynczy brak, no, może nie jest tak istotny, ale chodzi o to, że jak się spojrzy na to szerzej, to znaczy, że nie tylko jest ten brak w stenogramie, wiemy o tym, że urządzenie rejestrujące wskazania radaru też uległo zacięciu, wiemy o tym, że pewne słowa zostały przekręcone, sugerujące, że były naciski ze strony pana prezydenta. Także jak popatrzymy na to w sposób szerszy, to widzimy, że to się układa w taką pewną logiczną całość. To może świadczyć o tym, że Rosjanie nie chcą, żebyśmy poznali prawdę o tym, co wydarzyło się w Smoleńsku. Braki dotyczące infrastruktury lotniska Smoleńsk-Siewierny oraz poziom techniczny, poziom sprzętu radiotechnicznego, oświetleniowego oraz środków kontroli obiektywnej, lądowej, które zobaczyliśmy w naszym sprawozdaniu, w opinii międzynarodowych ekspertów, nie było to przyczyną katastrofy. Jeśli chodzi o wyposażenie tego lotniska w Smoleńsku, to mówiąc kolokwialnie, bardzo prymitywne. To jest zabytek, ta stacja radiolokacyjna. Wiele lat pracowałem na tego typu stacji i wiem, jakie są możliwości tej stacji i wiem, że w Smoleńsku niestety albo stacja radiolokacyjna RSL była niesprawna, podawane odległości przez kontrolerów systemu lądowania były nieprawdziwe, albo dalej sobie proszę dopowiedzieć. Lotnisko było zamknięte oficjalnie 2 czy 3 lata temu. 17 października 2006 roku lotnisko Siewierny przestało istnieć. Ale nieregularne lądowania były, to wiem. Lotnisko zostało zlikwidowane, rozpadło się, nie było stałej obsługi. Ale ja nie wiem, skąd oni byli, mówiąc uczciwie. Nie wiem, skąd brali kontrolerów do lądowania. Skąd ich brali, nie wiem, mówię uczciwie. W sytuacji tego lotu, jak się okazuje, tą informację dostali kilkakrotnie, że są na ścieżce do schodzenia i na kierunku pasa, czyli na centralnej osi tego pasa, a tymczasem
później po tych wszystkich rozszyfrowaniach, oni nie byli w tej pozycji, kiedy tę pozycję mieli podawane. To jest bardzo duży zarzut. Ja bym taki zarzut postawił do wieży, która no, była dziwną wieżą. Ewentualnie błędy, jakie popełnili piloci, były pochodnymi błędów zrobionych przez kontrolerów. Bo to się po prostu zaczęła robić reakcja łańcuchowa. Gdyby kontrolerzy zareagowali w porę zdecydowanie, przerwali proces zniżania, to załoga wykonywałaby lot poziomy i nie doszłoby najprawdopodobniej do tej tragedii. Bardzo ważną jest kwestia, jak przebiegał proces decyzyjny na lotnisku w Smoleńsku. Według przepisów międzynarodowych decyzję samodzielnie powinien podjąć kierownik lotniska. W przypadku samolotu Tu-154 pan pułkownik Plusnin musiał uzyskać akceptację swojego przełożonego. To on przejął inicjatywę i dzwonił w różne miejsca, do Tweru, do Moskwy i próbował uzyskać akceptację decyzji o zamknięciu lotniska. Wiemy, że dyskusje na lotnisku były bardzo nerwowe i po prostu wszyscy chcieli uzyskać zgodę władz zwierzchnich, która by potwierdzała to, że lotnisko można zamknąć. Niestety takiej decyzji nie było. Sytuacja w Smoleńsku jest paradoksalna, bo człowiek, jeden czy dwóch, którzy sprowadzali samolot do lądowania, według raportu komisji MAK okazuje się, że są niewinni. Więc pytanie, po co oni tam byli, skoro ich głównym obowiązkiem i zadaniem było bezpieczne sprowadzenie samolotu do lądowania. Nie powinni być podatni na żadne czynniki zewnętrzne, typu telefony z Moskwy czy od przełożonych. Skoro podjęli decyzję do lądowania, powinni zająć się tą procedurą. Nic innego ich nie powinno obchodzić. To jest analogia, to jest tak jak chirurg robi delikatną operację na sercu, ma w pewnym momencie cieniutką żyłkę do zszycia i kolega czy jego przełożony z tyłu mówi mu, nie ta żyłka, tylko inna żyłka, połącz tę żyłkę z drugą żyłką. I do czego dochodzi? Że pacjent schodzi. I tu mamy też, pacjent zszedł. Wiemy, że pan pułkownik Krasnokucki rozmawia w tle innych rozmów z jakimś swoim przełożonym, generałem, któremu melduje o podjętej decyzji, czyli że sprowadzamy samolot polski do 100 metrów. No i pytanie, dlaczego w Moskwie nie zapadła decyzja jednak inna? Zamknijmy lotnisko. Dlaczego po prostu pozwolono na zejście na wysokość decyzji 100 metrów i tak jakby przesunięto odpowiedzialność za tą decyzję na załogę samolotu. Chociaż wiedziano doskonale o tym, że wylądować się nie da. Przepraszam, ja pracuję. Przepraszam, nie mogę rozmawiać. Ale my chcieliśmy porozmawiać z Pawłem Plusninem. My przyjechaliśmy z Warszawy. Ale my potrzebujemy... Przepraszam, ja już jestem spóźniona. Decyzję o zamknięciu lotniska podejmuje właśnie kierownik lotu. On decyduje. On zezwala na lądowania, on zezwala na starty, on może zabronić lądowania, może zabronić startu, to on jest władny. Wizualnie samolotu nie widziałem ze względu na złą wzrokową kontrolę z pomieszczenia punktu dyspozytorskiego. I pierwsze zapisy i pierwsze przekazy na temat tego kontrolera, które do mnie dotarły, to ten kontroler wyskoczył potem pod wieżę i po prostu krzyczał. On wiedział, że coś zrobił. On powiedział, co ja zdziałał? Co sam mną buduje? Co ja zrobiłem? Co ze mną będzie? Czyli on wiedział, że się mógł przyczynić w dużym stopniu do tego, co zaszło, do katastrofy, która tam się 10 kwietnia po prostu wydarzyła. On sobie z tego zdał sprawę. Ja
Czy pan zna Anatolia Murawiowa? Nie, ja tu wynajmuję mieszkanie. Nie znam. 10 kwietnia 2010 roku lotami kierował podpułkownik Plusnin. Zezwolenie załodze samolotu na lądowanie wydaje bezpośrednio kierownik lotów, przy czym obowiązkowym warunkiem wydania zezwolenia na lądowanie jest wizualny kontakt z samolotem. To pan jest Anatolij Murawiow? Tak. Dlaczego pan nie chce powiedzieć, co się stało? Wszyscy wszystko wiedzą. Ja wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem w komisji. I w komitecie śledczym. Nic więcej nie wiem. Wszystko jest napisane w dokumentach. Raport MAK jest w komisji. Wszystko tam jest prawidłowo. Wyskazali? Pan powiedział, że kontroler lotu powinien był zobaczyć samolot. Można było uwidzieć samolot, tak? Nie, ja tylko wyraziłem swoją opinię. To bzdura i to wszystko. Niczego więcej nie wiem. A możemy się spotkać i porozmawiać bez kamery? Nie, nie mogę i nie chcę już w ogóle rozmawiać. Dziękuję, ja mam 65 lat. Ja nagadałem się tyle, że aż mi się żołądek ściska. Nie chcę. Rozumie pani? Co ze mnie za świadek z odległości 1,5 kilometra? Ja niczego nie widziałem. Jak pan myśli, dlaczego to się stało? Dlatego, że załoga była niezdyscyplinowana, jak sądzę. Ja wszystko, co myślę, powiedziałem. Wszystko. Do widzenia, proszę. Nie należy. Pan się boi? Niczego się nie boję. Jestem praworządnym obywatelem. U nas w kraju jest demokracja. Ja się niczego nie boję. Czego mam się bać? To czemu pan i Plusnin mówicie co innego? Nie to, że samo je. Nie wiem, co mówi Plusnin, a co ja. A z kim Plusnin rozmawiał w Moskwie? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? A co to jest logika w Moskwie? Nie wiem. Dowiedzcie się. To wszystko, przepraszam. Niech pan się z nami spotka. Nie. Przepraszam. Nie chcę. Nie chcę. Proszę o minutkę rozmowy. Do widzenia. To jak my możemy dojść prawdy? Prawda została napisana. Tak jak komisja MAK-u twierdzi, że stacja była sprawna, kontrolerzy byli w pełni przygotowani, że wykonywali swoje obowiązki, że obsługa na wieży smoleńskiej wypełniała swoją rolę zgodnie z regulaminem nawigatorskim, to dlaczego doszło do tej tragedii? Skoro komisja MAK-owska twierdzi, że wszystko na wieży było w porządku. Ja uważam, że było nie w porządku. Wystarczy przeanalizować pracę, atmosferę, jaka była na wieży i będziemy mieli obraz sytuacji, jaka tam zapanowała. Ja uważam, że po prostu kontrolerzy w pewnym momencie, tym najważniejszym w procesie lądowania, stracili kontrolę nad samolotem. My już wszystko opowiedzieliśmy. Wszystko można znaleźć w internecie. Ile można? Bo mnie z pracy wyrzucą. No właśnie. Sąsiedzie, pan ma dwoje dzieci, prawda? Mam troje dzieci. To też żadnych pytań. Wszystko było powiedziane w prokuraturze. Wszystko to samo. Ja nie mogę i nie chcę tego samego mówić. Zakazano. Rozumiecie to słowo? Zakazano. Ale dlaczego? Znów to samo. No jak? Wasi kontrolerzy nie chcieli, żeby nasz samolot lądował tego dnia. I oni powiedzieli to samo Moskwie, tak? No rzeczywiście, tak. I co się stało, że ten samolot lądował? To była wasza decyzja, lądować czy nie.
To wszystko. A pan robił dziennik pogody? Oczywiście. Wszystko tam było wzorowo. Wszystko przedstawione. Ale w dzienniku niektóre kartki były pozamieniane. Jak pozmieniane? Wszystkie zmiany były podawane. Tam były podmienione strony w książce meteorologicznej. Nie, niczego takiego nie było. Wszystkie książki były opieczętowane. Wasi widzieli, że one wszystkie były opieczętowane, zszyte. Wszyscy podpisy składali, że przedstawiono to samo. Wszystko było przekazane i było skopiowane, dokładnie. Tam wszystko było właściwie. U wszystkich ta informacja była, dokąd poszła. Dlatego jakie pytania? A pytanie o to, że punkt meteorologiczny jest nie w tym miejscu, gdzie wieża kontrolna? Gdzie kontrolna ja? Dzień dobry, przepraszam. Chcieliśmy porozmawiać z panem Wadimem Marowem. Rozumiem. Wy jesteście z Polski? Tak, jesteśmy dziennikarzami. Nic z tego. Proszę powiedzieć tylko jedno. My słyszeliśmy, że pan pracował na lotnisku. Dlaczego pan nie chce z nami rozmawiać? W czym rzecz? Przepraszam. Dzień dobry. Jesteśmy dziennikarzami z Polski i chcielibyśmy z panem porozmawiać. Mocno zdziwiony, jak widziałem zdjęcia, gdzie ten wrak, gdzie instalacje pewne były cięte. Myślę, że no zatem wrak był zdjęty z tego miejsca, na którym spadł, na inne miejsce. Zresztą widać wiele katastrof na skutek różnych elementów, na przykład to, co się zdarzyło w Wielkiej Brytanii. Jumbo spadł na skutek aktu terrorystycznego. Badanie trwało długo. Ale doszli po kawałku blachy, na którym się odbił zapalnik, który był akurat ukryty, materiał wybuchowy, eksplodował, doszło do uszkodzenia sterów i samolot spadł. Ale do tego dochodzono bardzo długo, bardzo starannie, doszli. Jeżeli doszło do jakiejkolwiek awarii, no to bez badania wraku jest to niemożliwe do stwierdzenia. Wiemy o tym, że samoloty Tu-154 są wycofywane z eksploatacji w Rosji. Wiemy o tym, że występują tam problemy techniczne. No tutaj dość szybko komisja stwierdziła, że przyczyny, że nie ma możliwości, żeby nastąpiła jakakolwiek awaria techniczna i wrak w zasadzie zostaje w Rosji, ale nie wiem po co. Bo jeżeli oni sami nie prowadzą żadnych badań nad tym wrakiem, on leży pod chmurką i niszczeje, no to w zasadzie po co on jest tam? A z drugiej strony Rosjanie nie chcą nam go przekazać. W związku z tym no, mamy taką sytuację dziwną. Oni nie potrzebują tego samolotu, bo przecież jeżeli by prowadzili jakiekolwiek badania, no to byśmy o tym wiedzieli. Ale już na etapie wstępnym, kiedy ten wrak był usuwany z miejsca wypadku, uległ praktycznie degradacji. Dzień dobry.
ja naprawdę nie wierzę, żeby samolot, sprawny samolot, nie wykonał polecenia kapitana. Ja wyciągam prosty wniosek. Ten samolot musiał utracić to sterowanie. Żeby dojść do tego, dlaczego tak się stało, no to musimy odczytać te czarne skrzyneczki, te zapisy, oryginalny skrzynek, bez żadnych jakichś tam kopii, bo kopie zawsze są o gorszej wartości dowodowej. Jak tego nie mamy, to nic nie wiemy. Dalej błądzimy, macamy, możemy powiedzieć wszystko na temat tej katastrofy, bo nie mamy właściwego dokumentu, na którym się opieramy. Nie mamy do tego dostępu, no i to jest naprawdę niedopuszczalne. Mamy suwerenne państwo, jesteśmy Polakami, ja też, i chciałbym wiedzieć, co się stało. Przepraszam, wydaje mi się czasem z przerażeniem, że to nie była taka zwykła katastrofa, no ale to tylko wydaje mi się, ja tego nie wiem.